Quanto você quer que eu pegue? Não há. Não há. Não há. Tudo aí, você quer que eu pegue? Isso. Isso. Kochani, pierwszy vlog w nowym roku i chyba światło najlepsze tutaj nie jest, jestem w salonie. Mamy już prawie 15, nagrałam dla was właśnie ulubieńców roku i mam teraz chwilkę dla siebie. Postanowiłam się włączyć i właśnie do was troszkę pogadać, no troszkę mnie nie było, więc mamy co nadrabiać. Fotela wam chyba nie pokazywałam, jest po prostu cudowny, ale najgorsze jest to, że upodobał go sobie mój niedźwiedź i niestety go troszkę pozaciągał. Kupiłam drapak, przyszedł chyba 2 dni temu, już wam pokażę, ale niestety gruby drapak nie chce drapać. Zamówiłam kocimiętkę w sprayu, ponoć kocimiętka ma pomóc bardziej zachęcić zwierzaki do zabawy właśnie, więc mam nadzieję, że skusi się w końcu na ten drapak. A drapak nie wygląda najgorzej, jest solidny i wygląda tak, stoi dość stabilnie, więc gruby może się oprzeć i sobie tutaj poszaleć. I tak, jak widzicie, w salonie się troszkę zmieniło, ja wam w sumie nie pokazywałam, co tu się działo, ale tak prezentują się te wazoniki z AliExpress. Tutaj włożyłam tylko jedną buteleczkę, bo tylko mi się ta zmieściła. Tutaj niestety nic nie mam i liście również są z Ali. A tutaj mam buteleczkę z Ikei, do której, jak widzicie, przysypałam sobie kawę jako ozdobę. I tak to sobie wygląda. Ale o tym, co się dzieje może w salonie, zrobię wam osobny film. No i tutaj mamy cudowny lampion, również z Ikei, paprotkę z Ikei, stoliczek z Ikei. Po prostu dużo rzeczy z Ikei, jak widzicie, obrazy na ścianie są powieszone. Całkiem fajnie to wygląda, tylko z tymi kartami tekturowymi, nie wiem jak nazywać. No w sumie to jest taka tektura. No fajnie to wygląda, ale nie mogę się po prostu zdecydować, jaki kolor, jakie obrazy bym chciała. Tak, jak widzicie, kanapa jest. I w sumie aparat widzę, że nie oddaje rzeczywistego koloru tej kanapy, ale to kiedyś wszystko pokażę wam może w osobnym filmie. Ostatnio mój Krystian bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, po prostu byłam w szoku, ale widocznie nie mógł już mnie znieść. Nie narzekałam w sumie tak dużo, ale nie mógł mnie znieść i zrobił mi niespodziankę i kupił mi nowy ekspres do kawy. Także ten ekspres z Aldiego schowałam. Na kapsułki ekspres jeszcze stoi, ale muszę go gdzieś też schować. I w sumie pokażę wam, co ciekawego kupił mi Krystian i w sumie może zrobię sobie kawkę. I tak, to jest ekspres z DeLonghi, bodajże nazywa się tak. I tak, nie dziwcie się, ale myk jest taki, że podstawiam tutaj miseczkę, ponieważ kiedy go włączę, on się sam automatycznie czyści. Za każdym razem jak go włączam i wyłączam, on się czyści. A tutaj co? Tutaj zaparowało, bo dzisiaj myłam pojemniczek i widzę, że od środka coś zostało. No, jak widzicie, już mi wyskoczył komunikat, że muszę uzupełnić zbiornik. Bardzo dobrze, w takim bądź razie muszę tutaj wszystko odczepić. Tutaj muszę wszystko wyjąć, tutaj czysto myłam. Tutaj jeszcze kawa została, tutaj właśnie wylatuje kawa, która po użyciu no, zostaje po prostu wyrzucona i tutaj mamy zbiornik na wodę. Wracając do tego, woda już podstawiona. Tutaj mamy też świetną opcję. Ogólnie jeśli chodzi o czyszczenie się tego ekspresu, nie wiem czy was to interesuje, ale po prostu dla mnie to jest wow. To jest świetne, że za każdym razem, kiedy włączam i włączam ekspres, on się czyści automatycznie. Mam pewność, że nic się nie zatka, że wszystko będzie czyste. Tutaj też mamy opcję clean, więc również się czyści.
kawę już przed chwilą piłam, zrobię sobie teraz cappuccino i na cappuccino mamy jeden przycisk. Tutaj ogólnie jest tyle opcji, że jeszcze tego nie rozgryzłam. Można ustawić sobie swoją kawę, czyli długość, ile napoju wlewa nam maszyna do ekspres do szklanki, ilość pianki, takie różne rzeczy, jak silna ma być kawa. Tutaj mamy zbiorniczek na ziarenka, które się automatycznie same... I już zabrakło mi słowa, co się robią, mielą. I tutaj mamy pojemniczek na kawę już mieloną. Ja sobie tą łyżeczkę zostawiłam tu, żeby jej nie zgubić. Ale ja sobie zrobię cappuccino. Jak widzicie, szybciutko cappuccino z pianką zrobione. Jeszcze taka opcja, jakby kogoś interesowało, dobre jest to, że ten pojemnik mogę odczepić i normalnie chowam go do lodówki, więc nie jest tak, że muszę codziennie wymierzyć sobie ilość mleka, śmietanki, ile muszę tego nalać, tylko po prostu chowam to do lodówki i jest to takie ułatwienie. Jeszcze zanim go wyłączę, czyszczę wszystkie dysze. Wyłączam ekspres. I tak to wygląda. Biorę cappuccino, włączę sobie jeszcze coś do oglądania. O 17:00 ma przyjechać do mnie Monika z Marcinem i Filipkiem, także spędzimy sobie wieczór razem. Ja wam w sumie nie powiedziałam. Wstawię wam tutaj jeszcze urywek, bo coś tam nagrywałam. Byłam z Krystianem ostatnio na wycieczce. Potwornie wiało, wyglądałam jak wyglądałam, ale było po prostu niesamowicie przepiękne widoki, więc coś tam wam wstawię, żebyście sobie zobaczyli. Obejrzyjcie może najpierw to i za chwilę wrócę do was z newsem, bo chciałabym wam jeszcze o czymś powiedzieć. Kochani, ja się dzisiaj z wami jeszcze nie witałam. Właśnie wracaliśmy z Wilton. Wilton, były jakieś tam kamienie druidów, coś tam w tym stylu, pochodziliśmy troszkę po lesie. Troszkę nam to zajęło i teraz, jak widzicie, zahaczyliśmy o kolejną atrakcję. Jest po prostu strasznie zimno, tak wieje, ale nie mogę się napatrzeć, jak to wszystko pięknie wygląda. Te kamienie są naprawdę ogromne. Mam chwilę, żeby do was pogadać, bo Krystian poszedł szukać jakiejś tu kawiarni, żeby rozmienić pieniądze, żeby kupić bilet parkingowy. I tak, jest przepięknie. Taka pogoda, ale uwierzcie, że warto się troszkę pomęczyć, troszkę zmarznąć. Nie wiem, czy w ogóle będziecie słyszeli od tego wiatru, co mówię, ale po prostu widoki wspaniałe. Pada, jest po prostu tragicznie, ale pięknie, to trzeba przyznać. Było mi to daleko, gdzieś poszedł zaraz jakąś knajpę i była zamknięta. Nie mamy jak rozmienić pieniędzy, żeby zapłacić za
parking. O Boże, jakie widoki, już was odwracam i wam pokazuję. O Boże. Wow. Kochani, na dzisiaj to chyba koniec przygód, ponieważ nie macie pojęcia, jaki ten wiatr jest silny. Weszłam tutaj na tą górę, która nie wygląda tak imponująco jak na żywo, i powiem wam, że tutaj na górze był tak silny wiatr, że traciłam równowagę i musiałam kutać, żeby nie spaść. Po prostu coś niesamowitego. Widziałam gdzieś tam mojego Krystiana, widział jakichś strażników, gdzie chyba jechali. Idzie się ich zapytać, czy mają rozmienić pieniądze, żeby nam czasami na takim, wiecie, odludziu czasem nie wlepił nikt mandatu za brak biletu. Ale pięknie, widzicie jak zimno, jakie ręce mam czerwone? Dobra kochani, mam nadzieję, że widoczki wam się podobały. Planujemy tam wrócić, bo te skały, to wszystko było tak pięknie, ale chcemy wrócić tam. Na pewno jak będzie troszkę cieplej, bo ten wiatr był okropny. I to na koniec, weszłam z Krystianem na koniec na takie skały. To w sumie te skały, te kamienie były ułożone tak, że wychodziły za skarpę i my chcieliśmy wejść tam, żeby zobaczyć widoki. No troszkę głupi pomysł, bo cały czas mrzało. Kamienie były śliskie, no i najgorszy był ten wiatr, jak weszliśmy tam na tą górę. Ja po prostu myślałam, że my spadniemy. To było tak straszne uczucie. Chwyciłam się skały, drugą ręką chwyciłam tak mocno Krystiana za kurtkę i po prostu staliśmy, kucnęliśmy. Ja później się bałam podnieść, to było coś strasznego, ale no przeżycie niesamowite. Wrócimy na pewno, jak będzie cieplej, na jakiś piknik, bo wow, po prostu natura. To, co stworzyła natura, jest przepiękne, trzeba podziwiać 2% baterii. I już się, kochani, z wami żegnam, ale chciałam wam wspomnieć, że podjęłam pewne kroki, jeśli chodzi o swoje życie. Nie wiem, jak to ująć, ale stwierdziłam, że w tym roku, ten rok chciałabym zacząć od zrobienia czegoś tylko dla siebie. Coś, no po prostu chcę poczuć, że robię coś dla siebie, coś, że nie stoję w miejscu. I takim oto sposobem jadę jutro na kurs, jestem podekscytowana, troszkę się stresuję, nie wiem, czy to będzie dla mnie, ale zapisałam się na kurs przedłużania rzęs, także kochani, może niedługo będę ekspertem od przedłużania rzęs. Kto wie, jak to się nazywa, stylistka przedłużania rzęs, nawet nie wiem, jak to się nazywa, ale no to jest coś, czego chciałabym się na pewno nauczyć. Co prawda nie wszystko dla wszystkich, nie jest powiedziane, że będę w tym dobra, może mi się nie spodoba. Ale mam jutro indywidualny kurs całodniowy, jadę o 9 rano do samego wieczoru, później pod wieczór, bardziej chyba przed wieczorem jeszcze, dojedzie do mnie moja Gosia, ona będzie modelką, będę później ćwiczyła na niej. Więc wy już ten vlog oglądacie po tym, jak ja skończyłam ten kurs, więc w następnym filmie dam wam znać, jak poszło. Trzymajcie za mnie kciuki, ja się dzisiaj z wami żegnam, taki krótki vlog w nowym roku na rozpoczęcie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co u was słychać. Jestem bardzo ciekawa, troszkę mnie nie było. Będzie mi miło, jeśli się w komentarzach odezwiecie. Jestem ciekawa, czy czekaliście oczywiście na film. I widzimy się następnym razem. Boże, o samym mówieniu o tym kursie po prostu jestem jeszcze bardziej podekscytowana. Dobra, kochani, język mi się plącze, spadam. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa, pa.